Szanowni Państwo, najpierw przedstawiając się, powiem skąd przyjechałem, bo pewnie nie wszyscy wiedzą, że Siechnice to jest takie małe miasteczko, obok którego wybudował się Wrocław. Na południowy wschód od Wrocławia znajduje się lokalizacja bardzo młodego miasta. Na zdjęciu satelitarnym to lepiej widać. Proszę Państwa, gmina Siechnice położona jest pomiędzy korytem Odry, która dopływa do Wrocławia, a autostradą A4. Czyli takie dwa bardzo ważne ciągi komunikacyjne, i wodny, i lądowy. Jest gminą, która na swoim południu i południowym zachodzie jest gminą rolniczą. Po środku przebiega bardzo mocno rozwijający się pas zurbanizowany, pas terenów przemysłowych, a cała północ gminy, tereny nadodrzańskie, to tereny leśne. Gmina Siechnice jest bardzo młodą gminą, ponieważ do niedawna jeszcze była to gmina wiejsko-miejska Święta Katarzyna. Jest to młode miasto i pewnie najmniejsze spośród reprezentowanych tutaj. To liczba mieszkańców gminy Siechnice. Jest to taki wykres, który jest charakterystyczny dla miejscowości przyległych do dużych aglomeracji. W ostatnich kilku latach podwoiła się właściwie liczba mieszkańców gminy. Pewnie są takie rejony w Polsce, gdzie ludzie uciekają do dużych miast i te gminy się wyludniają. W naszym przypadku jest odwrotnie. Ten wzrost liczby mieszkańców jest bardzo istotny z punktu zaoferowania ludziom czegoś więcej niż tylko tanie mieszkania, sypialnie. Ludzie dzisiaj oczekują, mieszkańcy, czegoś więcej. Oczekują terenów rekreacyjnych, oczekują czystego powietrza, oczekują najlepszych warunków do życia. Rzeczywiście być może nie widać tego w gminach dużych miast, natomiast w gminach wiejsko-miejskich, w małych miasteczkach problem zarządzania zielenią jest bardzo poważny. W Siechnicach na czele gminy stoi burmistrz, który ma do dyspozycji Wydział Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej. To jak pan z Lądka powiedział, rzeczywiście wrzucone jest wiele spraw środowiskowych do jednego wydziału. Ja kieruję właśnie Wydziałem Środowiska, Zieleni i Gospodarki Wodnej. Posiadam dwóch pracowników na stanowisku z obszaru zieleni. Obsługuje właśnie wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem i utrzymaniem zieleni. Do dyspozycji mamy Siechnicką Inwestycyjną Spółkę Komunalną, taką firmę córkę, z taką spółkę, która powstała po to, żeby sprawami gospodarczymi się zajmować, między innymi utrzymaniem zieleni. Proszę Państwa, dlaczego gmina Siechnice musi i musiała zwrócić się w kierunku szeroko pojętej zieleni? Przede wszystkim sąsiedztwo Wrocławia oraz sprzyjające migracji zanieczyszczeń powietrza, lokalizacja Siechnic od wschodu, jak Państwo doskonale wiecie, wiatr zachodni, południowo-zachodni to ten wiodący w naszej szerokości geograficznej, więc właściwie całe dobrodziejstwo, w cudzysłowie oczywiście, wrocławskie jest transponowane przez powietrze do gminy Siechnice. W Siechnicach znajduje się również elektrociepłownia, która zaopatruje w prąd i ciepło niemal 1/3 Wrocławia. Mamy hałdę po hucie Siechnice i mamy tereny przemysłowe. Tu na zdjęciu prezentuję taki przykład. To są, proszę Państwa, szklarnie, słynne szklarnie siechnickie. Wszystkie pomidory, które Państwo kupujecie w największych hipermarketach w Polsce, pochodzą właśnie stąd. W takiej młodej gminie, która się dopiero rozwija, miasto, które powstaje, rośnie na naszych oczach, właściwie każdy aspekt zieleni jest żywo traktowany i jest takim świeżym, do którego podchodzimy bardzo poważnie. Przede wszystkim odtwarzanie zasobów zieleni przez nowe nasadzenia, rewitalizacja obszarów zieleni, tych, które odziedziczyliśmy jeszcze po poprzednich włodarzach terenów Dolnego Śląska, czyli po gospodarzach niemieckich.
Zieleń przydrożna, tam gdzie powstają procesy inwestycyjne, drogowe, o charakterze drogowym, to zieleń przydrożna jest właściwie nieodłącznym elementem. Projekty drogowe no, w pewnym sensie ignorują obecność zieleni. Projektanci dysponują mapami do celów projektowych, na którym geodeci lokalizują drzewa. Jest to, jak doskonale wszyscy wiedzą, punkcik i koronka dookoła, która na mapie w skali 1 do 500 oznacza, że to drzewo ma po prostu 2,5 metra średnicy i takie zawsze jest, bez względu na jego gabaryty. Potem jak projektant ma projektować instalacje, przebieg dróg, urządzeń innych technicznych, no traktuje, że właśnie tak to drzewo wygląda, już nie pochyla się nad tym głębiej i dlatego potem takie projekty, zresztą uzgadniane przez inwestorów, wchodzą do realizacji. Zieleń mobilna to jest kolejny taki element, który w miasteczku jest realizowany, ponieważ jest dużo terenów utwardzonych, wybetonowanych, wykostkowanych. Musimy radzić sobie w ten sposób, że inwestujemy w zieleń mobilną. Powstają enklawy zieleni, skwery, zagajniki. Staramy się wprowadzać nowe technologie i mam nadzieję, że ten cykl szkoleń, który przejdziemy, otworzy nam jeszcze horyzonty i tym bardziej będziemy mogli te nowe technologie wprowadzać. Bardzo ważna rzecz w nowym społeczeństwie, które się rozwija, rozrasta, to są inicjatywy społeczne. O nich chwilkę powiem. Nacisk kładziemy na edukację i współpracę z podmiotami zewnętrznymi, głównie z takimi instytucjami jak Lasy Państwowe. Projekty zagospodarowania terenów zieleni towarzyszą, tak jak powiedziałem, każdemu projektowi drogowemu. Wprowadzamy taką zasadę, taką dobrą praktykę, aby wszystkie projekty były uzgadniane nie tylko w wydziałach inwestycyjnych, które prowadzą tego typu inwestycje, ale również przechodziły przez opiniowanie mojego wydziału, tak żebyśmy mogli zorientować się, jakie poczynania tutaj projektant sobie powziął w związku z budową dróg. Te projekty są realizowane, tworzone są ich wizualizacje, są dyskutowane z mieszkańcami, akceptowane i przekazywane do realizacji, zarówno te malutkie, które dotyczą skwerów przydrożnych, pasów ulic, zagajników, lasów, parków, no wszystkie możliwe w ten sposób staramy się realizować. Sadzenie drzew to jest, proszę Państwa, coś, co od kilku lat, kiedy burmistrzem został pan Milan Uszak w Siechnicach, jest realizowane. Zamiłowanie do drzew przejawia się tym, że organizujemy akcje społeczne sadzenia drzew, których no w tysiącach można już liczyć na terenie samego miasta Siechnice, a nie tylko. Rewitalizacja parków podworskich w takich gminach dolnośląskich zwłaszcza, które mówię, no odziedziczyliśmy po poprzednich gospodarzach. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby rewitalizować parki podworskie zlokalizowane w małych miejscowościach. My je odtwarzamy, projektując wcześniej tą rewitalizację. Rewitalizacja zbiorników małej retencji z zagospodarowaniem terenów przyległych. Zapomniany zbiornik, suchy, niebezpieczny, odtworzony, czekający na zagospodarowanie dookoła zielenią i to będzie realizowane w roku przyszłym. Takich zbiorników znajdziemy po kilka w każdej miejscowości. Zdanie podsumowujące, zachęcam Państwa do akcji społecznych, sadzenia wspólne lasu, sadzenia drzew z tytułu różnych okoliczności, chociażby stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Bardzo ciekawe inicjatywy. Wrocław znany jest z tego, że ma swoje krasnale, prawda? Można interaktywne mapy zwiedzać, chodzić, kupować te krasnale, inwestować w nie. Takie krasnale w cudzysłowie będziemy robić w Siechnicach, szlak drzew siechnickich. To bardzo też ciekawa inicjatywa, która zmobilizuje ludzi do wzięcia sprawy w swoje ręce i inwestowania w drzewa.